Słyszałem kiedyś na YouTube bardzo ciekawą wypowiedź profesora, który cytował swojego przyjaciela. Powiedział on mniej więcej coś takiego. Gdybym mógł wybierać, czy pracować w NASA, czy zostać rolnikiem, zostałbym rolnikiem, bo uprawa pola stawia przed człowiekiem równie wiele wyzwań. Całkowicie się z tym zgadzam, ponieważ nasza gleba tworzy ogromny wszechświat wypełniony pierwiastkami, które podlegają określonym prawom. Tych kluczowych dla roślin jest 16, z czego niektóre z nich, np. węgiel, stanowią niezbędny budulec roślin, a pozostałe, czyli makroskładniki jak azot, fosfor, magnez i mikroskładniki, mangan, miedź i inne, są potrzebne do jej odpowiedniego rozwoju oraz wzrostu. Jednak ich ilość w glebie reguluje wiele czynników. Można tu wymienić ich wzajemną zależność od siebie nawzajem, np. od tego, ile jest azotu albo wapnia. Ilość pierwiastków zależy też od struktury i gęstości gleby, od pH, czyli zakwaszenia i wielu innych zmiennych. Jednak to nie koniec zależności. Zakwaszenie ma związek z tym, czy więcej jest bakterii czy grzybów, a ich ilości również są ze sobą skorelowane. Do tego dochodzą jeszcze żyjące w ziemi mikroorganizmy i tak przydatne w rolnictwie dżdżownice, które również mają ogromny wpływ na strukturę gleby i próchnicę. Gleba to wszechświat pod naszymi stopami wypełniony życiem. Rolnik, który wie, jak on funkcjonuje i wie, jak dostosować swoje działania, to rolnik, który wie, jak zwiększyć swój plon w zrównoważony sposób. Zrównoważona i efektywna uprawa roli wymaga odpowiedzi na wiele pytań. Jaki jest rodzaj gleby, którą uprawiasz? Jak on wpływa na jakość i wysokość twoich plonów? Jakiej struktura wpływa na zdolność zatrzymywania wody, na dostępność składników pokarmowych i na rozwój chorób, np. grzybowych? Jak wielkość porów w ziemi przekłada się na prawidłowy rozwój korzeni i zdolność przyswajania składników pokarmowych przez roślinę? Czym jest osławiona próchnica i jak ją budować? Brak tej wiedzy pociąga ze sobą opłakane skutki zarówno dla gleby, jak i tętniącego w niej i nad nią życia. Zespół Rolmako wie, jak bardzo ta wiedza jest potrzebna rolnikom. Z tego powodu stworzyliśmy poradnik rolniczy Know-How, w którym w zwięzłej i przystępnej formie zawarliśmy informacje o tym, jak uprawiać glebę we właściwy sposób, jak zwiększać materię organiczną i próchnicę w ziemi, jakie są wady i zalety uprawy z użyciem pługa i bez niego, jakie maszyny dobrać do danego systemu uprawy i na co zwrócić uwagę przy ich konfiguracji. Z poradnika rolniczego Know-How dodatkowo dowiesz się, jak na rolnictwo wpływa Europejski Zielony Ład i jak zastosować różne praktyki z ekoschematów. To ogólny zarys ponad 50 tematycznie ułożonych zagadnień, które pomagają rolnikom rozsądnie gospodarować światem, który uprawiają i z którego żyją. Jak napisaliśmy we wstępie poradnika Know-How, znajdziesz w nim nie tylko podstawowe informacje, ale także cenne wskazówki, które pomogą Ci zdefiniować optymalne i skuteczne metody prowadzenia gospodarstwa. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie jest kluczowe. Chcemy przekształcić Twoją pasję i zaangażowanie w konkretne kroki, które przyczynią się do sukcesu. Już teraz zachęcamy Cię, abyś skorzystał z naszej pomocy. Co więcej, dla rolników, którzy szukają odpowiedzi na pytanie jak i wejdą na poradnik Know-How na stronie rolmako.pl, mamy konkurs. 10 pierwszych osób, które napiszą w komentarzu, które ciekawe zagadnienia związane z uprawą gleby chcieliby, abyśmy poruszyli w poradniku rolniczym Know-How, dostaną upominki od marki Rolmako. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do dalszego zgłębiania tematu. Eksperymentujcie, uczcie się i rozwijajcie swoje gospodarstwa.